Tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał specjalne dokumenty związane z wyborami do Sejmu Ustawodawczego. I już wtedy było zagwarantowane miejsce w tym ciele ustawodawczym dla kobiet. Tak więc w 1919 roku kobiety pojawiły się w polskim parlamencie, a później w 1922 roku, kiedy były wybory do Sejmu i Senatu, to również kobiety zasiadły w obu tych ciałach. W dwudziestoleciu międzywojennym do Senatu w sumie trafiło 19 kobiet, przy czym niektóre pełniły mandat senatora kilkakrotnie. I jest to w porównaniu z innymi państwami naprawdę duże osiągnięcie, bo pamiętajmy, że prawa wyborcze dla kobiet to nie była rzecz oczywista. W dwudziestoleciu międzywojennym kobiety we Francji walczyły o prawa wyborcze, przyznano je dopiero w 1944, a na przykład w Szwajcarii tak naprawdę ten proces zakończył się na początku lat 70. Tak więc Polska, można powiedzieć, była w jednym z nielicznych krajów, które dość szybko dopuściły kobiety do możliwości kandydowania do parlamentu. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o bardzo ciekawej postaci, o pani Władysławie Macieszynie, która miała niezwykły żywot. Niezwykły żywot. Urodziła się w 1888 roku w rodzinie adwokata. Miała braci, wychowywała się w takim typowym dworku gdzieś na południu zaboru rosyjskiego. Na początku XX wieku, właściwie to 1910-1911, postanawia kontynuować swoją naukę w Krakowie. Zapisuje się do jednej ze szkół, do Szkoły Nauk Politycznych. Wchodzi w środowisko krakowskich studentów, też ma kontakty z bohemą artystyczną i też ma wtedy 20 kilka lat. Wiadomo, dyskusja o Polsce, o nadziejach na niepodległość, o tym, w jaki sposób można by było odzyskać tą niepodległość. Władysława Macieszyna z okresu studiów miała takie zaprzyjaźnione siostry stawiarskie. Tutaj mamy nawet fotografię z 1912 roku. Władysława Macieszyna jest po środku i po lewej i po prawej stronie są siostry stawiarskie. I one w dwudziestoleciu międzywojennym i po wojnie mieszkały głównie w Krakowie, a Władysława Macieszyna w Warszawie. I proszę Państwa, zachowały się listy z tego czasu, kiedy listy Macieszyny właśnie do sióstr stawiarskich, to jest wspaniała kolekcja, gdzie możemy prześledzić trochę z lat 30., ale głównie lata 40., 50., 60., gdzie są różne relacje opisywane, różne wydarzenia i możemy zajrzeć do życia pani senator właśnie z tego okresu najtrudniejszego, związanego z troskami dnia codziennego. Zbliża się do środowiska Strzelca. Zostaje jedną z osób, która dowodzi drużyną strzelecką. Wybucha I wojna światowa, rok 1914. W sposób naturalny zostaje, można powiedzieć, no, kobietą żołnierzem w Legionach Piłsudskiego, tylko pełni specjalną funkcję, jest w wywiadzie legionowym, jest też kurierką. Następnie współtworzy polską organizację wojskową we Lwowie. Jest bardzo ceniona osobiście przez Józefa Piłsudskiego. Wielokrotnie przynosiła bardzo ważne meldunki przez linię frontu, a nie było to bezpieczne, ale w pamiętnikach, w zapiskach można różne historie o podwójnym dnie w kuferku, o jakichś pistoletach schowanych w różnych miejscach. Tak więc ten etap życia obfitował w różne rzeczy i również w piękną miłość. Sympatyzowała z takim poetą Stanisławem Długoszem i on też walczył w Legionach i proszę Państwa, oni sobie w pewnym momencie postanowili ułożyć życie, obiecali sobie, że na froncie, że jak tylko wróci Władysława z kolejnej akcji, wezmą ślub. To dosłownie już był wyznaczony termin za bodajże 2 czy 3 tygodnie. I proszę sobie wyobrazić, ona wraca z tej akcji, jest rok 1916, a ten jej ukochany zginął kilka dni wcześniej.
I mimo, że nie ma dokumentów, nie ma informacji, że był ten ślub, ona przyjęła jego nazwisko i prosiła, żeby mówić na nią Długoszowa. Skończyła się I wojna światowa. Ona jeszcze do 21 roku była w służbie w Wojsku Polskim. Wyjechała do Niemiec w 1922-1923 roku i działała wśród środowisk robotniczych na terenie Niemiec. Nie ma na ten temat dokładnej informacji, ale być może jakieś działania wywiadowcze na terenie Niemiec przeprowadzała. Wróciła do kraju i tutaj poznała przystojnego lekarza, pułkownika Adolfa Maciesze. Adolf Maciesza to bardzo ciekawa postać, był to osobisty lekarz marszałka Józefa Piłsudskiego. Pobrali się i znowu Macieszyna stała się jakby znalazła się w tym najbliższym kręgu wokół marszałka Józefa Piłsudskiego. I ciekawa rzecz, że w tym czasie Macieszyna została uhonorowana w sposób wyjątkowy. Jako nieliczna z kobiet otrzymała Krzyż Virtuti Militari za dokonania w czasie I wojny światowej. W latach 20. rozpoczęła pracę w Funduszu dla Bezrobotnych, a następnie zaangażowała się w różne organizacje społeczne, między innymi była członkiem zarządu głównego Federacji Związku Obrońców Ojczyzny oraz była instruktorką przysposobienia wojskowego. W 1935 roku trafia do Senatu, jest senatorem czwartej kadencji i proszę Państwa, w roku 1939, na początku 1939 roku, w momencie, kiedy jest duże zagrożenie wojną, zaczyna wchodzić w takie struktury, które są przygotowywane na wszelki wypadek, jeżeli miałaby wybuchnąć wojna. I wojna wybucha. Ona zgłasza się do dyspozycji Stefana Starzyńskiego we wrześniu w 1939 roku. Zostaje takim łącznikiem do spraw politycznych, żeby między poszczególnymi organizacjami politycznymi w tych strukturach, w tym początkowym okresie wojny i wchodzi do coraz głębszej konspiracji. I w pewnym momencie zostaje członkiem dowództwa tak zwanego dysku. Była to taka forma związana z takim i z sabotażem, i z dywersją, z różnymi takimi pracami. I w 1943 roku decyduje się na to, że zostaje kurierką głębokiego wywiadu. Wiąże się to z licznymi podróżami z terenu ziem polskich przez Wiedeń w głąb Rzeszy. Głównie chodziło o południowe obszary Rzeszy Niemieckiej i przewozi meldunki, które później trafiają do władz polskich w Londynie. I po jednej z takich akcji, na początku kwietnia 1943 roku, niestety trafia w ręce gestapo. Jest kocioł w Wiedniu, ona zostaje aresztowana wraz z grupą innych członków tej siatki, tej polskiej siatki wywiadowczej i jest przesłuchiwana, jest torturowana, bita. To często słyszało się w relacjach, no po prostu ona doświadcza tego i ona w pewnym momencie czuje, że ona nie wytrzyma dalej. Postanowiła popełnić samobójstwo. Niektóre relacje piszą, że wprost przegryzła sobie żyły, ale Niemcy ją odratowali. Jest rok 1944, rozpoczyna się proces tej całej siatki. I tak się złożyło, że sąd, który miał sądzić, sąd berliński, ten gmach tego budynku został zbombardowany. I władze niemieckie postanowiły, że skoro większość podsądnych jest w Wiedniu, to sąd będzie przyjeżdżał na takie wyjazdowe sesje do Wiednia i będzie jakby procedował w Wiedniu. No i w ciągu 1944 roku kilkakrotnie ten trybunał niemiecki przyjeżdżał do Wiednia, przesłuchiwano, przede wszystkim głównie zeznawali funkcjonariusze niemieccy, oskarżając między innymi Władysława Macieszynę.
I proszę Państwa, przychodzi początek roku 45, zapada wyrok, oczywiście wyrok śmierci, i w sentencji tam napisano, że Władysława Macieszyna ma być zgilotynowana. Jeszcze procedura niemiecka trwa. Na przełomie chyba lutego i marca 45 roku wyrok wysłano do zatwierdzenia do Berlina. Wyrok zatwierdzono. W Wiedniu nie było gilotyny. To znowu administracja zamówiła gilotynę z Berlina. Gilotyna przyjechała do Wiednia. Wykonano jeden wyrok śmierci na jakimś kryminaliście. Następnie wykonano drugi wyrok śmierci. I w tym momencie, kiedy już się wydawało, że kolejną osobą do ścięcia na tej gilotynie będzie Władysława Macieszyna, nagle pogorszył się jej stan zdrowia. Czy to było zapalenie ucha, czy jakieś inne objawy, niemieccy lekarze uznali, że to jest tyfus plamisty. A w ustawodawstwie niemieckim było coś takiego, że więzień chory, nawet z podejrzeniem, że jest chory na tyfus, nie może zostać wykonany wyrok, tylko trzeba go wyleczyć, bo Niemcy bardzo się bali tyfusu i bali się, że ta gilotyna zostanie pobrudzona krwią chorego na tyfus. I jest początek kwietnia 1945 roku i sowieckie czołgi wjeżdżają do Wiednia. I więźniowie zostają uwolnieni i między innymi wśród ostatniej grupy więźniów zostaje uwolniona Władysława Macieszyna. Z uszkodzonym słuchem, z uszkodzonym okiem, ale żywa, wychodzi z tego więzienia, nie wie co począć, trafia do kliniki uniwersyteckiej w Wiedniu, gdzie zostaje przeprowadzona prawdopodobnie operacja trepanacji czaszki, bo tam jakieś obrażenia z czasów tego pobytu w więzieniu były. I jest koniec 1945 roku i ona jakimś transportem Czerwonego Krzyża wraca do Polski. Ona żyje tą myślą, że przed wojną wykupiła spółdzielcze mieszkanie tu niedaleko na Powiślu, dokładnie na Alei 3 Maja. Budynek ocalał z wojny. Ona idzie do swojego mieszkania, a tam ludzie z kwaterenku mówią, żadne prawa przedwojenne nie są uznawane. Administracja nam dała tutaj mieszkanie i pani nie może tutaj zamieszkać. Usiłowała się odwoływać. Nie było litości w roku 45, 6, 7. Ona nie mogła wrócić do swojego mieszkania przedwojennego. Tułała się, mieszkała w jakichś pokoikach wynajętych. Żyła w skrajnej biedzie, w skrajnej nędzy. Nie miała nikogo bliskiego i zmarła w 67 roku w opuszczeniu, w bardzo ciężkich warunkach. Pewnego popołudnia siedzę w pracy, był to koniec roku 2009, nagle mam telefon. Dzwoni pani z kancelarii prezydenta, wtedy prezydentem był Lech Kaczyński, i pani mnie prosi o jakieś szersze informacje biograficzne na temat Władysławy Macieszyny, ponieważ pan prezydent wyraził taką wolę, że chciał odznaczyć te kobiety polskie, które w czasie II wojny światowej zostały skazane na karę śmierci. Ja przygotowałem zestaw materiałów, znalazłem dalekiego krewnego pani Władysławy Macieszyny z Krakowa. I proszę Państwa, w marcu 2010 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, gdzie uhonorowano szereg kobiet, które zostały skazane w czasie wojny na karę śmierci. I najwyższe odznaczenie z rąk pani Marii Kaczyńskiej otrzymał właśnie krewny, daleki krewny pani Władysławy Macieszyny. Przejmująca historia, która jakby sądzę w piękny sposób zamyka życie i piękne dzieło tej kobiety.